Cześć. Cześć. Tu Irek i Ala z Co Mówi Pies. Razem współtworzymy zespół Co Mówi Pies po to, żeby edukować społeczeństwo, żeby przekazywać aktualną wiedzę na temat psa, żeby po prostu nam i psom, a w szczególności psom, żyło się lepiej z nami, ale również nam z psami. Dzisiaj temat, czy pies powinien wchodzić na łóżko, spać z nami w łóżku. Kontrowersyjny temat. Tak, kontrowersyjny temat. Mówi się, że opiekunowie psów dzielą się na tych, którzy śpią ze swoimi psami w łóżku i na tych, którzy się do tego nie przyznają. Ale to tak wstępem jakby żartem. Natomiast bywa różnie oczywiście, bo są też zdecydowani przeciwnicy spania psa w łóżku. Bardzo często mówi się tutaj o dominacji, o tym, że pies dominuje, jeżeli śpi z nami, tak? I że jak będzie sobie spał, że będzie wysoko, albo że będzie wysoko, albo że po prostu zajmuje naszą przestrzeń i wtedy sobie rości prawa do tego, żeby decydować, żeby rządzić naszą przestrzenią i potem konsekwencji nami. Także z tego powodu często ludzie nie wpuszczają psów do łóżka. Oczywiście higieniczne sprawy, tak? Jeżeli mamy psa, który często się brudzi, chodzimy na jakieś długie spacery, albo po prostu nie chcemy, żeby pies tam właził, bo chodzi, nie wiem, po podłodze, albo ma jakieś tam, nie wiem, kleszcze czy coś w tym rodzaju, no też jak najbardziej. Alergie mogą sprawić też, że nie będziemy chcieli, żeby pies wchodził do łóżka, aczkolwiek wtedy to i tak już jest problem głębszy i raczej ciężko z sobie funkcjonować. Niektórzy mają też obawę, że pies nadmiernie się przywiąże do nich, jeżeli będzie z nimi spał i potem nie będzie w stanie się odkleić. No i teraz chcielibyśmy tutaj rozwiać wątpliwości, jeżeli ktoś jeszcze je ma, i po prostu zmierzyć się z tym prawdą i mitem na temat tego, czy pies powinien spać w łóżku, czy nie powinien. No właśnie. Warto sobie wziąć pod uwagę takie realne potrzeby społeczne psów jako istoty właśnie społecznych, istot, które żyją w grupach, w takim naturalnym środowisku, gdzieś tam wolno żyjące psy żyją w grupach rodzinnych, no a te, które my mamy w domach, tworzą z nami grupę rodzinną. No i generalnie jest tak, że jeśli wszystko jest w porządku pomiędzy członkami grupy rodzinnej, to oni śpią razem. To nie jest tak, że nie wiem, wywala się jednego psa gdzieś tam, Ziutek, ty dzisiaj śpisz tam pod śmietnikiem. No jeśli tak się dzieje, to najczęściej okazuje się, że jest jakiś problem z tym Ziutkiem i mają konflikt. A my nie chcemy pokazywać naszemu psu, że mamy z nim konflikt. Wręcz odwrotnie, wspólne spanie powoduje jakby wzmocnienie budowania się więzi, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, no bo ta jakość snu jest inna. Wtedy, kiedy pies śpi z nami obok, tak, no to on czuje ciepło, on czuje bicie naszego serca, słyszy nasz oddech. To jest zupełnie inna jakość snu, niż gdyby po prostu spał gdzieś sam wywalony na posłaniu pod lodówką, co niestety też się często zdarza. No i jakby tutaj jest to również takie wspólne spanie zalecane jako jeden z elementów terapii lęku separacyjnego. I uwaga, uwaga, wbrew powszechnym mitom na ten temat. Dlaczego? Dlatego, że ten nocny sen jest naturalną bliskością, której pies potrzebuje i to go nadmiernie nie przywiąże. Natomiast to, co robisz w dzień, czyli jeśli cały czas go głaszczesz, mówisz do niego, tulisz go, bierzesz go na kolana, gdzieś tam szukasz sam uwagi, czy jakby dajesz tą uwagę, którą domaga się pies, no to to powoduje nadmierne przywiązanie, a nie to, że śpisz z psiakiem w jednym łóżku. Ciekawi nas, co ty myślisz o ten temat, tak? Jakie jest twoje podejście, czy pies śpi z tobą w łóżku, czy nie, albo po prostu jakie też masz zdanie na ten temat. Zostaw komentarz, na większość komentarzy odpowiadamy, a na pewno wszystkie bardzo nas cieszą, że są, bo to też pomaga nam nieść treści dalej. Natomiast kiedy niekoniecznie ten pies jednak powinien z nami spać, bo tutaj Ala dała takie bardziej argumenty za tym, żeby pies spał z nami, natomiast no nie zawsze musi tak być, bo tak, jeżeli nie chcemy w ogóle, tak po prostu, nawet z założenia mamy z tym problem, nie musimy tego tłumaczyć, tak po prostu nie chcemy, żeby pies z nami spał w łóżku, no to przynajmniej powinien mieć, znaczy może nawet nie przynajmniej, równie dobrze, równie jakby to będzie w porządku wobec psa, że będzie miał posłanie w sypialni, tak? Czyli żeby miał możliwość spania z nami jako razem, jako członek grupy. Nie wszystkie psy z tego korzystają. Też są psy takie, które często się przemieszczają, raz sobie śpią z nami, tak idą, no ale to już jest kwestia wyboru psa, tak? Czyli to on decyduje o tym, czy chce spać z nami, czy nie chce spać z nami, a nie, tak jak Lala mówiła, że jest odrzucany, na przykład, że mu zamykamy drzwi, tu nie będziesz wchodził, tego nie będziesz robił. No tak uważamy, że będzie
lepiej. No bo pies często sam nawet, dużo psów jest takich, które po prostu nie będą chodzić na łóżko, bo wejdą na chwilę, położą się tak, i już jest im gorąco, już nie za bardzo, bo mają dużo futra. Zaraz albo nie pasuje to, że my się, albo że my się wiercimy, tak. Więc wtedy no i tak pies będzie sam schodził, natomiast jeżeli ma być wam niewygodnie, no to lepiej jest przyzwyczajać psa do tego, żeby spał sobie koło łóżka. I też trzeba pamiętać o tym, że jak przyzwyczajimy psa, jak jest na przykład malutkim szczeniaczkiem i chodź, tutaj będziesz spać z nami, a kupiliśmy sobie doga niemieckiego albo, nie wiem, Bernardyna, no to ten pies zacznie rosnąć i w którymś momencie okaże się, że jednak albo musimy kupić większe łóżko, albo zaczyna to być problem. Wtedy może być dużo trudniej psa oduczyć, wtedy lepiej jest pracować nad tym od samego początku, tak? Ale możemy mieć też psy, które albo mają tendencję do tego, żeby bronić swojej przestrzeni, albo nasz pies widzimy, że ma jakiś z tym problem. Wtedy może lepiej byłoby jednak go, no nie uczyć tego, żeby leżał na łóżku, że potem mamy jakiś problem z tym, żeby podejść do łóżka, przysiąść na nim. Jeżeli ten problem jest u was realny, no to oczywiście należałoby się nim zająć, tak? Z czego on wynika i jak go rozwiązać, natomiast też, żeby pamiętać o tym właśnie, żeby wtedy pies nawet na jakąś tam sofę czy coś najlepiej nie miał dostępu, miał jakąś swoją przestrzeń, swoje miejsce, w której czuje się bezpiecznie, a nie, że musi czegoś tam, tam przed nami bronić. Kolejną przyczyną, dla której niekoniecznie warto, żeby pies spał z tobą w łóżku, jest to, kiedy masz rzeczywiście jakąś silną chorobę typu astma i po prostu nie możesz oddychać przez to, że twój pies śpi z tobą tuż obok. Oczywiście jakby tutaj zawsze bierzemy sobie stan zdrowia i samopoczucie jako pierwszą ważną wartość, nawet jeśli miałoby to być trochę kosztem emocjonalnym psa. Więc najważniejsze tutaj znowu, przyjrzyj się twojej relacji z psem, zobacz, jak możecie tutaj taki kompromis znaleźć ty i twój pies w tym wspólnym spaniu na łóżku. My tylko podkreślamy, że nie ma absolutnie nic złego w tym, że pies śpi w łóżku, nie będzie cię dominował, nie będzie królem bez korony, nie będzie jakimś tam mamin synkiem, tak? To nie o to chodzi. Także jak najbardziej, jeśli masz potrzebę, widzisz, że to jest fajne, cieszy cię to, że pies śpi w łóżku, to śpijcie razem. Jeśli masz jakieś opory, właśnie na przykład z wymienionych tutaj przez nas wcześniej, jakaś sytuacja się pojawia, no to zaaranżuj mu posłanie po prostu obok łóżka albo tuż przy drzwiach do sypialni. Tak też może być ok czasami. Najważniejsze jest to, żeby właśnie zrozumieć swojego psa, jego potrzeby, jego psychikę, bo tak naprawdę wtedy tylko ta więź się będzie kształtowała prawidłowo. To jest bardzo ważny element, to zdobywanie wiedzy na temat psa, żebyś ty była czy był świadomym po prostu opiekunem psa, który będzie wiedział, jak z nim postępować na co dzień. To da wam podwalinę pod wspaniałą więź i unikanie też problemów na przyszłość. Jeśli chcesz jeszcze więcej się dowiedzieć o psach, to my zapraszamy cię do obejrzenia kolejnego odcinka, a tymczasem zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się tym odcinkiem z kimś, kto nadal uważa, że jego pies go zdominuje, jeśli wejdzie mu do łóżka. Dziękujemy, cześć! Cześć.